Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myślor to jest program sprawki okiem katolika rano. Jest czwartek, 11 lipca, dziś dzień ferialny czwartej klasy oraz wspomnienie świętego Piusa I, papieża i męczennika. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Temat rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu. Czym żyjemy, a czym raczej powinniśmy żyć? Teraz zapraszam na sprawki. Francja. W tym roku we Francji wyświęcono 105 kapłanów. To o 17 więcej niż w roku 2023. Średnio co roku we Francji wyświęcanych jest około 100 księży. Jednocześnie rocznie umiera 700 kapłanów. Dwunastu wyświęconych w tym roku francuskich neoprezbiterów to członkowie wspólnot odprawiających wyłącznie mszę świętą tradycyjną. Siedmiu wywodzi się z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, czterech z Instytutu Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana i jeden z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra. Jedyny wyświęcony we Francji członek Instytutu Dobrego Pasterza pochodzi z Kolumbii. We Francji co roku około 20% wyświęcanych kapłanów odprawia tradycyjną mszę świętą. Jak informuje portal Renaissance Catholic, niedawno pewien francuski biskup powiedział, że 80% francuskich seminarzystów chce odprawiać tradycyjną mszę świętą. Ponownie Francja Francuscy piłkarze, którzy odpadli właśnie z Euro 2024 po porażce w półfinale z Hiszpanią, skomentowali wynik niedzielnych wyborów we Francji, które, jak wiemy, wygrały partie skrajnie lewicowe i liberalne. I tak obrońca FC Barcelony oraz reprezentacji Francji, mający benińskie korzenie, Gilles Kound, napisał na swoim profilu w serwisie X. Ulga jest tak wielka, jak obawy, które mieliśmy w ostatnich tygodniach. Jest ogromna. Gratulacje dla wszystkich Francuzów, którzy się zmobilizowali, by ten piękny kraj nie znalazł się pod rządami skrajnej prawicy. Natomiast pochodzący z Kamerunu pomocnik Realu Madryt, pan Aurélien Chouameny, skomentował krótko. Wygrał Lud, z kolei napastnik Interu Mediolan, Machius Turam, syn Liliana Turama, doskonałego piłkarza, ale również aktywisty na rzecz walki z rasizmem oraz legalizacji związków homoseksualnych jako małżeństw, a także adopcji przez nie dzieci. Opublikował na Instagramie swoje uśmiechnięte zdjęcie opatrzone komentarzem. Gratulacje dla wszystkich, którzy odpowiedzieli na niebezpieczeństwo, które wisiało nad naszym krajem. Niech żyje różnorodność. Niech żyje Republika, niech żyje Francja. Walka trwa. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Piusa I. Niewiele wiadomo o żywocie tego świętego papieża i męczennika. W martyrologium rzymskim z wczorajszej prymy czytamy. W Rzymie dzień zgonu św. Piusa I, papieża i męczennika, którego wierność wierze świętej uczyniła godnym palmy zwycięstwa za czasów Marka Aureliusza Antoniusza. Natomiast dzięki informacjom zawartym w Liber Pontificalis wiemy, że Pius I był dziesiątym papieżem kościoła katolickiego, a jego pontyfikat rozpoczęty w roku 143 trwał 13 lat. Za czasów Piusa I swoje wpływy w Rzymie sukcesywnie zwiększali gnostycy. Papież Pius walczył z nimi, między innymi występując publicznie przeciwko Walentynowi z Aleksandrii. Już w drugim roku swojego pontyfikatu Pius I przewodniczył synodowi, który potępił nauki Marcjona z Pontu, twórcy herezji marcjonizmu odrzucającej Stary Testament. Święty Pius I zginął śmiercią męczeńską około roku 156. Pochowano go w pobliżu grobu Świętego Piotra. Watykan. W miniony wtorek opublikowano Instrumentum Laboris. Dokument roboczy na ostatnią sesję synodu o synodalności, która ma się odbyć w Rzymie od 2 do 27 października. Tym samym ma zakończyć się tak zwana faza rozeznania synodu. Jego kolejnym etapem ma być wydrażanie synodalnego celu. Chodzi o to, by Kościół był, cokolwiek to znaczy, bardziej synodalny w misji. Tegoroczne Instrumentum Laboris, w przeciwieństwie do dokumentu z zeszłego roku, nie porusza wprost sprzecznych z nauczaniem Kościoła kwestii, takich jak diakonat kobiet, czy wsparcie dla ruchu LGBTQ i wszystkie inne literki. Zamiast tego wspomina na przykład o większym zaangażowaniu kobiet w duszpasterstwo, w tym liturgię. W instrumentum Laboris czytamy: Istnieje zapotrzebowanie na odpowiednio przygotowanych świeckich mężczyzn i kobiety, którzy będą przyczyniać się do głoszenia Słowa Bożego, także podczas celebracji Eucharystii. W komentarzu przeczytać można, że propozycje zawarte w dokumencie nie są wiążące, a mają być jedynie, jak to określono, poddane refleksji podczas sesji synodalnej. Natomiast do przyszłego roku mają potrwać obrady dziesięciu grup studyjnych synodu. Niemcy. Izba niższa niemieckiego parlamentu Bundestag przegłosowała ustawę wprowadzającą karę do 5000 euro za, uwaga, próbę odwodzenia od dokonania aborcji. Nowe prawo będzie obowiązywało w promieniu 100 metrów od centrów doradztwa kobiet w ciąży oraz szpitali i gabinetów, w których zabija się nienarodzone dzieci. Karane będzie, jak napisano, zastraszanie ciężarnych, fizyczne utrudnianie im wejścia do placówki oraz, i tu jest najbardziej interesujący moment, używanie nieprawdziwych stwierdzeń w celu wpłynięcia na zmianę decyzji. Jak informują media, nie oznacza to wcale zakazu doradztwa zachęcającego do urodzenia dziecka, a celem ustawy jest jedynie zapewnienie spokoju kobiecie, która podjęła już decyzję o zabiciu własnego dziecka i chce ją w spokoju zrealizować. Nowe prawo zostało uchwalone głosami lewicy, liberałów i zielonych. Przeciwko głosowali posłowie CDU-CSU, którzy uważają, że wystarczy egzekwować obecne przepisy, oraz politycy AfD, którzy uznali ustawę za atak na chrześcijan i obrońców życia. Stany Zjednoczone Komitet Krajowy Partii Republikańskiej przegłosował w poniedziałek program na listopadowe wybory prezydenckie. Zawiera on 20 obietnic. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, republikanie stawiają sobie za cel zapobieżenie III wojnie światowej, przywrócenie pokoju w Europie i na Bliskim Wschodzie i budowę wielkiej tarczy antyrakietowej nad Stanami. W kwestii imigrantów Partia Republikańska postuluje deportację. Jak czytamy w dokumencie musimy deportować miliony nielegalnych migrantów, których Joe Biden celowo zachęcał do najechania naszego kraju. Jeśli zaś chodzi o kwestie dotyczące życia ludzkiego, program Republikanów wspiera dostęp do zapłodnienia in vitro i antykoncepcji, i na żądanie Donalda Trumpa zliberalizowano postulaty dotyczące aborcji. W poprzednich wyborach Trump startował z postulatem ogólnokrajowego zakazu aborcji po 20 tygodniu życia, a także przegłosowania poprawki wprowadzającej konstytucyjne prawa nienarodzonego dziecka. Obecnie program zawiera tylko sprzeciw wobec tzw. późnych aborcji. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej Św. Tomasza Zakwinu. Część trzecia. Jezus, Chrystus. Droga powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu dwunastego. Konsekwencje wcielenia syna Bożego wobec jego ojca Jego poddanie wobec ojca. Jego modlitwa, Jego kapłaństwo. Czy możemy powiedzieć, że modlitwa Jezusa Chrystusa, wcielonego Syna Bożego, za każdym razem była wysłuchana? Tak, ujmując modlitwę w jej znaczeniu doskonałym czyli prośbę o pewną rzecz, której pragnie wola, gdyż wcielony Syn Boży, który doskonale znał wolę Ojca, zawsze pragnął wolą rozumną tego, co całkowicie było zgodne z wolą Ojca która była również jego wolą jako Boga. Co mamy na myśli, gdy mówimy o kapłaństwie Jezusa Chrystusa, wcielonego Syna Bożego? To mamy na myśli, że to do Niego przynależało i przynależy, i to w stopniu najwyższym, udzielanie ludziom darów Bożych i stawanie przed majestatem Boga w imieniu ludzi, w celu ofiarowania Bogu ich modlitw, by skutecznie móc wybłagać ich, Pojednanie z nim. Czy można mówić, że Jezus Chrystus jest jednocześnie kapłanem i ofiarą? Tak, gdyż przyjmując skazanie na śmierć za nas, zrealizował we własnej osobie, ze względu na naturę ludzką w ten sposób ofiarowaną, potrójny aspekt ofiary ustalony pod starym prawem czyli ofiarę za grzechy, ofiarę dla zbawienia i ofiarę całopalną. On zadość uczynił za nasze grzechy i je wymazał, a także wysłużył nam łaskę od Boga, która jest naszym pokojem i zbawieniem, oraz otworzył dla nas wrota chwały, gdzie powinniśmy trwać z Bogiem całkowicie, ostatecznie i na całą wieczność. Czy Jezus Chrystus, wcielony syn Boży, w swojej naturze ludzkiej był także kapłanem ze względu na siebie samego? Nie! Nie był kapłanem dla siebie samego, gdyż miał on bezpośredni dostęp do Ojca, czyli nie miał potrzeby posiadania żadnego pośrednika, a ponadto miał w sobie tylko podobieństwa grzechu, a nie sam grzech. Zatem nie musiał ofiarowywać ofiary przebłagalnej za siebie, ale wyłącznie za nas. Czy powinniśmy mówić, że kapłaństwo Jezusa Chrystusa pozostanie na wieczność? Tak. W tym sensie, że efekt Jego kapłaństwa, czyli osiągnięcie chwały świętych oczyszczonych mocą Jego ofiary, będzie Jego wiecznym dziełem w niebie. Dlaczego mówi się, że Jezus Chrystus jest kapłanem według porządku Melchizedeka? Aby zaznaczyć wyższość kapłaństwa Jezusa Chrystusa nad kapłaństwem starotestamentowym, który był tylko Jego figurą. Punkt trzynasty. Synostwo Boże, predestynacja syna Bożego. Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. Portal Oko Press w bardzo alarmującym tonie informuje o czymś, co my postrzegamy jako wieści dobre. Otóż w naszym najwyraźniej zacofanym kraju występują poważne trudności z założeniem tzw. wkładki tematycznej, czyli metody antykoncepcyjnej mogącej skutkować śmiercią poczętego dziecka. W takim przypadku będącej zatem nie metodą antykoncepcyjną, ale postkoncepcyjną. Założenie takiej wkładki jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a zatem teoretycznie powinno być dostępne w placówkach mających umowę z NFZ. -em. Jak informuje jednak bardzo zatroskana i zapewne w tym samym stopniu fikcyjna bohaterka artykułu pani Agnieszka od jednej z lekarek w Kaliszu usłyszała, w szpitalu zakładania wkładek domacicznych nie praktykujemy. W innym szpitalu pielęgniarka nie wiedziała o czym pani Agnieszka mówi, a w kolejnej placówce bohaterka tekstu usłyszała, że takich zabiegów nie wykonujemy. Z informacji przekazanych przez jakże typowo zwodnicza nazwa Fundację na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wynika, że w postępowej w Warszawie około 60% placówek realizuje założenie wkładki domacicznej, natomiast w mniejszych ośrodkach jest to tylko 35%. Najprawdopodobniej nieistniejąca pani Agnieszka jest tym faktem zbulwersowana. Ponownie Polska. Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Nowych Projektów Ustaw Aborcyjnych obradowała we wtorek nad dwoma projektami wprowadzającymi aborcję na życzenie oraz jednym znacznie poszerzającym zakres dzieciobójstwa. Jak jednak wskazują eksperci, nawet ci związani ze stroną lewicową, proponowane rozwiązania są bardzo źle napisane. Na przykład, według dr Ewy Plebanek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, projekty nie mają słownika wyrażeń ustawowych, dobrego uzasadnienia, dyrektyw interpretacyjnych i są bardzo krótkie. Z kolei zgłoszony przez Konfederację jako ekspert komisji profesor Michał Królikowski powiedział: "Komisja nadzwyczajna powinna się zastanowić nad tym, co konstytucja RP mówi na temat wyboru, jakim jest decyzja o przerwaniu ciąży." Bo mówi na pewno. A jeśli mówi, to sprawia, że ustawodawcy nie wolno wszystkiego. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Pewien problem, który tu opiszę, obserwuję wszędzie dookoła. Choć patrząc tylko dookoła można przeoczyć samego siebie. Patrząc więc na siebie, też ten problem dostrzegam. Chodzi o to, czym żyją katolicy. Czasem myślę, że gdybyśmy 10% energii umysłowej i emocjonalnej, poświęcanej na przykład na sprawy polityki, czy nawet kryzysu w kościele, przeznaczyli na to, co jest naprawdę ważne, być może Pan Bóg mógłby się cieszyć życiem wielkiej liczby świętych chodzących po ziemi. Wyobraźmy sobie, że podobne emocje, jak wyniki wyborów, czy tam jakiś marsz równości, wywoływałaby u nas aktywna troska o zbawienie własnej duszy. Puśćmy wodze fantazji. Miliony wpisów na mediach społecznościowych w stylu Ech, cofnąłem się w jednej z cnót, proszę o modlitwę. Ktoś inny pisze Kochani, muszę się pochwalić, już 26 dzień jestem w uświęcającej. Ktoś inny Niech mi ktoś natychmiast podeśle wskazówki na temat kształtowania cnoty cierpliwości. Albo Poćwiczę cierpliwość, niech mi przyśle do jutra. Koledzy w Pubach debatujący o sposobach wyzwolenia się z pornografii i prowadzący ożywioną dyskusję o sposobach podejmowania pokuty. Do Polski przyjeżdża Taylor Swift, ale stadiony są puste. Akurat tego dnia jest przecież pierwsza sobota miesiąca i tłumy ze sporym podenerwowaniem, niczym jak w dniu premiery nowego iPhone'a, biegną na nabożeństwa, spowiadają się, odmawiają różaniec. Pani Iga Świątek zdobywa puchar, a reporter pytają. Pani Igo, potrzebujemy przykładu dla młodych ludzi. W jaki sposób udaje się Pani posiadać pożyczone od Boga bogactwa w sposób służący zbawieniu duszy? Dziękuję za to ważne pytanie. Otóż, usiłuję wzrastać każdego dnia w miłości ku Bogu i duszom ludzkim i nie oddawać się w niewolę ani bogactwu, ani sławie. Przepraszam Cię, mój drogi słuchaczu, wyobraźnia mnie poniosła. A chciałem mówić o czymś zupełnie realnym. I oczywiście, niektóre osoby z tego przykładu nie są katolikami, ale czy my żyjemy lepiej? Czym żyjemy? Gdybym powiedział nagłos, czym zgodnie z nauczaniem katolickim powinniśmy żyć, to pewnie w równym stopniu byłoby to oczywiste dla wszystkich, jak i brzmiało zupełnie jak science fiction. A zatem. Jako katolik, od obudzenia do pójścia spać, dużo myślę o bardzo ważnych sprawach i dość mocno się nimi emocjonuję. Są to oddawanie chwały Bogu na ziemi i zbawienie jak największej liczby dusz, a zaraz za tym moja kwestia osobista zbawienie mojej duszy a ujmując rzecz nieco szerzej moja świętość. Ależ mnie to emocjonuje i pochłania. Z trudem znajduję czas na tematy polityczne. Trochę się orientuję, bo taki obywatelski obowiązek, ale nie zawsze zostaje czas, patrząc na moją precyzyjną rozpiskę pracy nad poszczególnymi cnotami i lektury duchowej. A to wszystko równolegle z uświęcaniem się przez sumienne wykonywanie obowiązków stanu. Tylko to się liczy, bo niedługo wieczność. O tym piszę ze znajomymi, o tym rozmawiamy w pubach, o tym piszę na mediach społecznościowych. Szukam filmów, głównie o tej tematyce. No i lubię sobie o tym w ciszy pomyśleć. A do tego wszystkiego jeszcze dochodzi rzecz najważniejsza moje życie modlitewne. Ależ się u mnie dzieje, to dlatego wieczorem padam zmęczony spać. Mój drogi słuchaczu, co się stało z ludźmi, że z wielką powagą i zaangażowaniem traktują rzeczy błahe, a jedyne co ma znaczenie jest tematem tak zupełnie niepopularnym, tak wręcz abstrakcyjnym, że aż trochę niezręcznym. Ktokolwiek nam miesza, robi to niestety bardzo skutecznie. Maryjo, posłusz się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej pięciowyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawy Okiem Katolika finansowo regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. I przypominam, że w najbliższą niedzielę, 14 lipca, zostanie odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów naszej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Piusie pierwszy. Módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się, i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia na portalu www.sprawki.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.